Sek, wytacza kolejne działa tym razem przeciwko giełdzie. Binance stawia 13 zarzutów i wskazuje listę projektów, listę aktywów, które uznaje za papier wartościowy. Czy mamy prawdziwy Armageddon na rynku kryptowalut? Jakie mam do tego podejście? I czy jest się czego bać? Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie z serii Moje Kryptomyśli, a więc seria oparta o moje przemyślenia i moje doświadczenie na rynku kryptowalut. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto dać dzwoneczek, subskrypcję. Dzięki temu jesteś na bieżąco z każdym moim filmem. Jeżeli widzicie wartość, łapa w górę, komentarze, to zawsze jest mile widziane. No i oczywiście standardowo przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie jestem doradcą finansowym. Finansowym. Wszystko co mówię to jest tylko i wyłącznie moje prywatne. Zdanie. Co jakiś czas na rynku kryptowalut dostajemy poważnego straszaka, czy tym razem słuchajcie mamy prawdziwy armagedon i czy wszystko tutaj bardzo mocno wybuchnie po tym właśnie co robi sek jak bierze się za Binance'a i jak bierze się za, za aktywa kryptograficzne, to jest pytanie na które dzisiaj postaramy się sobie odpowiedzieć, natomiast zaczniemy sobie na spokojnie od informacji, które musimy wyciągać z tej sytuacji, od lekcji, która płynie z tej sytuacji. Zacznijmy sobie od tego, że kryptowaluty, sam Bitcoin były uśmiercane już wielokrotnie i jeżeli jesteś dłużej na rynku, to być może już to przerabiałeś i mimo wszystko, że sytuacja jest dość napięta jak gumka w majtkach, to czujesz się z tym dość spokojnie, bo tak jest, jeżeli chodzi przynajmniej o mnie. Natomiast oczywiście musimy wyciągać pewne wnioski i na pewno w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dużą giełdą, a Binance jest dzisiaj jedną z największych. Być może największą nawet giełdą na świecie, musimy również pamiętać o tym, że zawsze nasze kryptowaluty są bezpieczne wtedy, jeżeli są u nas. Myślę, że to jest oczywiste, ale do każdego filmu trzeba o tym przypominać i trzeba po prostu o tym wspominać. A więc na giełdach też nie trzymamy wszystkich swoich środków. Pilnujemy do tego, by nasze środki znajdowały się pod naszą kontrolą. Nasze klucze, nasze kryptowaluty to jest zasada fundamentalna. Druga rzecz. Odnosimy się, słuchajcie, do historii. Tak jak pamiętacie, o, poprzedni rok był niezwykle trudnym rokiem. Mieliśmy wiele złych wydarzeń. Mieliśmy upadek dużej giełdy, a więc FTX-a i mieliśmy dużo straszaków w ostatnich latach, jeżeli chodzi o sek Czasem wydaje mi się, że osoby, które siedzą w seku i y, tworzą prawo pod kryptowaluty, szukają dziury w całym. To jest taki jeden wielki cyrk, być może cyrk na kółkach, gdzie jest wiele klaunów i gdzie można naprawdę nieźle się pośmiać. Natomiast skupmy się na faktach. Jeżeli chodzi o sam SEC, tak jak wiecie, od jakiegoś czasu mocno bada i przygląda się rynkowi kryptowalut i mamy sprawę między m.in. z Ripple, a więc z XRP, która ciągnie się, ciągnie się, ciągnie się i tak naprawdę końca nie widać, i tam też wiele osób czeka, co tutaj się wydarzy, bo ten wyrok tutaj może być tym kierunkiem, właśnie jak dalej będą postrzegane aktywa i będzie, będzie to rzecz, do której SEG będzie mógł się odwoływać. Natomiast tak naprawdę nie mamy od jakiegoś czasu rozwiązania i coraz więcej tutaj również wskazuje na to, że może rzeczywiście, tak jak wielokrotnie w przypadku spraw, które prowadził SEC zakończyć się to jakąś ugodą. Mieliśmy oczywiście niedawny atak seku między innymi na Krakena, na kilka innych giełd, które wycofały się między innymi ze stakingu. Mieliśmy wcześniej współpracę Binance'a z wieloma regulatorami. Binance tak naprawdę jest chyba taką topową giełdą, która stara się tym oczekiwaniom sprostać. Pamiętamy te czasy, kiedy Binance wprowadził stokenizowane akcje, potem je wycofał, potem były problemy z wypłatami do fiatów, zdobywanie tych kolejnych licencji, a więc chyba tutaj Binance jak najbardziej gdzieś tam z tymi regulatorami pracuje i zresztą to znalazło się w oświadczeniu właśnie Binance'a. Mieliśmy sytuację z Crypto.com, które również było pod mocnym ostrzałem, mieliśmy wiele innych dziwnych sytuacji, i jak na razie rynek kryptowalut z tej wojny, z tej walki, mimo że czasami są jakieś małe przegrane bitwy wychodzi zwycięsko. A więc. To nie jest tak, że SEK moim, w mojej prywatnej opinii jest w stanie zaorać ten, ten rynek, natomiast trzeba być świadomym, że rzeczywiście jesteśmy takim. Trochę niebezpiecznym elementem dla całego sektora bankowego, i że gdzieś tam na ten rynek krypto będzie cały czas szedł nacisk. Tak jak widzicie, to co dzieje się na KYC, to co dzieje się gdzieś tam z bankami, które przetrzymują aktywa kryptograficzne. To wszystko powoduje to, że ten rynek jest ciągle dość niebezpieczny i rzeczywiście nie wszystko jest tutaj unormowane. Natomiast nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Sam atak seku dotyczy Binance US, więc też na spokojnie przejdziemy przez to i zobaczymy. Zobaczymy tak naprawdę, jak to się wszystko rozegra. Natomiast, jeżeli chodzi o mnie, absolutnie mnie ta sytuacja nie ruszyła. Natomiast zebrałem z internetu kilka takich informacji, które chciałbym z wami teraz omówić. Ok, zaczynamy oczywiście od tego pozwu SEC-u. SEC pozywa Binance twierdząc, że Oszukuje organy regulacyjne. Jeżeli, słuchajcie, chodzi tutaj o te zarzuty, moto no jest ich w sumie 13, a więc to nie jest tak, że to jest jeden y, zarzut. Oczywiście, na bieżąco Binance wydaje oświadczenia, sam CZ, a więc CEO Binance'a, ma swoim Twitterze również wrzuca swoje przemyślenia, więc na te również social media was odsyłam, jeżeli chcecie tutaj y, gdzieś tam mocniej się zapoznać. No i tak, jak oczywiście mamy te informacje, y, SEC pozywa Binance, największą na w świecie giełd kryptowalut w związku z rzekomymi naruszeniami przepisów dotyczących papierów wartościowych. 13 zarzutów to jedne z najpoważniejszych oskarżeń, jakie kiedykolwiek postawiono największej platformie branży założyciel giełdy CZ obiecuje obalenie wszystkich oskarżeń. Bierzemy pod uwagę to, że to się może toczyć, toczyć i toczyć. To nie jest tak, że taka sprawa zakończy się szybko, tak jak mówię, szczególnie ta sprawa z Ripple powinna dać nam właśnie tutaj do myślenia. No i oczywiście te zarzuty są gdzieś tam poważne. Według SEC-u Binance prowadził niezarejestrowane giełdy, brokerów, dealerów, agencje rozliczeniowe. Jest to tylko wierzchołek góry lodowej. SEC twierdzi, że Binance i sam CZ kłamały na temat kontroli handlu na platformie Binance US, umożliwiając w ten sposób klientom z USA o właśnie tutaj wysokiej wartości kontynuowanie handlu właśnie na platformie już binance.com. Ponadto SEC oskarża Binance o mieszanie i przekierowanie aktywów klientów. Binance wysyłał do podmiotu nienależącego właśnie bo CZ o nazwie Sigma Chain, twierdzi właśnie SEC. I te wszystkie oskarżenia tak naprawdę dotyczą całej praktycznie działalności Binance'a. Oczywiście nic nie jest zero-jedynkowe i nikt tutaj, przynajmniej myślę, że te osoby, które duże siedzą na rynku, nie uważają, że CZ jest święty, że Binance nie popełnia błędów. Taki artykuł, do którego. Możecie się odnieść. Jest to artykuł oczywiście na CNBC, i tam widzimy rzeczywiście ten cały wykres, który od wczoraj śmiga po Twitterze, że tak naprawdę, jakbyśmy z której strony byśmy Binance'a nie ugryźli, jakbyśmy na niego nie popatrzyli, to wszystko tutaj należy do CZ w większości. Czy to Binance, czy to Binance US, czy CoinMarketCap, czy właśnie wspominana też Sigma, i tutaj gdzieś tam wszystko jest rzeczywiście skupione w jednych rękach. Czy tak rzeczywiście jest? Tego nie wiemy i tak naprawdę myślę, że być może dowiemy się za jakiś czas. Natomiast sam CZ wielokrotnie mówił o tym, że te biznesy skupione w ręku Binance są podzielone, są zdywersyfikowane. Natomiast rzeczywiście to jest artykuł, który śmiga od jakiegoś czasu. Kolejna słuchajcie sprawa, do której e, chciałem się odnieść e, to to, że oczywiście e, Samsek wskazał e, w tym pozwie do Binance'a je, jako jeden z zarzutów handla, handlowanie aktywami, które właśnie e, uznaje za security. I co ciekawe e, tutaj ten klucz dobierania był naprawdę różny. Mamy tu BNB, mamy BUSD, mamy Solane, Cardano, Polygon, Cosmos, Filecoin, Sandboxa, decentrala Algorand, Akcji Infinity i Koti, i to są również te pozycje, które są rzeczywiście tutaj oparte o model stejkowania, więc to również na to bardzo mocno zwrócono uwagę. Natomiast słuchajcie, w całej tej sytuacji myślę, że warto też odnieść się do jednego tweetu. Tak jak pamiętacie, 1 czerwca rząd Hongkongu zezwolił na handlowanie aktywami i wymienił te aktywa. I co ciekawe, tutaj słuchajcie, wiele rzeczy się składa i wiele rzeczy tutaj się pokrywa. I teraz trzeba się zastanowić, czy dlaczego dochodzi do takiej sytuacji, że na przykład SEC nie śledził bardzo mocno FTX-a i jakoś tam nie postawił wcześniej zarzutów, nie było żadnej kontroli, a tutaj bierze się dla Binance'a, podczas gdy właśnie samo krypto i sam Binance w Hongkongu się umacnia. Więc na to też warto zwrócić uwagę, i to jest taki wątek, o którym niewiele osób mówi, ale daje to absolutnie, słuchajcie, bardzo mocno do myślenia. No i oczywiście, słuchajcie. Też mamy te informacje gdzieś tam z dużych kont twitterowych o tym, że tak naprawdę nie zrobiono właśnie nic z FTX-em. Mieliśmy atak na Krakena, mieliśmy atak na Coinbase'a, mieliśmy wielokrotnie ataki na Binance'a i zawsze historycznie, jeżeli ja przynajmniej sobie przypominam, to te ataki na Binance'a powodowały to, że rynek nurkował, a potem odbijał, jeżeli Binance oczywiście się wybraniał i to jest bardzo ciekawa rzecz. No i teraz słuchajcie, sam dobór również tych aktywów, a więc wskazanie tutaj e, przez e, sec e, tych pozycji, które zostały tutaj e, gdzieś tam uznane za security daje jeszcze większy obraz, jaki to jest cyrk. Wiele osób na Twitterze przywołuje również Twittera Garego Genslera, e, który słuchajcie e, jakiś czas temu e, mówił o tym e, właśnie, że Algorand jest bezpieczne, że Algorand to nie jest Security. Chodzą tutaj filmy z wypowiedzi. Właśnie Garego, i dostajemy nagle informację, że Algorand to jest jednak security. Cyrk na kółkach, pomieszanie słuchajcie, z poplątaniem. Jak ta sprawa się zakończy, tego oczywiście nie wiemy. Natomiast sami widzicie, że nie ma gdzieś tutaj ładu i składu. Natomiast to nie jest tak, że trzeba zero-jedynkowo bronić Binance'a. Natomiast za samym Binance'em stają praktycznie największe grube ryby tego rynku. Justin Sam y, ostatnio opublikował, że wszyscy są zjednoczeni, że wszyscy są razem. Kilka innych dużych kont również powiedziało, że tutaj y, wstawią się gdzieś tam za, za Binance'em. O ile możemy tu mówić w ogóle jakimś wstawiennictwie. Natomiast rzeczywiście trzeba się zastanowić, czy uznawanie tego typu pozycji za security to nie. Jest atak właśnie na cały, słuchajcie, rynek y, kryptowalut. Tak. Wiele osób pisze o tym, że jest to y, gdzieś tam y, oczywiście atak na wolność, atak y, na y, cały rynek, podważenie innowacyjności kryptowalut, a więc tak naprawdę wszystkie osoby, które gdzieś tam tym się zajmują, y, na ten temat się y, wypowiedziały. No i teraz słuchajcie. Jeżeli chodzi o mnie, no to tak jak wiecie, ja na giełdach centralizowanych trzymam część środków. Akurat na Binance w tej chwili nie są to duże środki. Natomiast jest to sprawa, która jest interesująca dla całego rynku i zobaczymy, jak to wszystko zostanie rozwiązane. Tak, zobaczymy, co będzie z Etherem, zobaczymy, jak ta sprawa się zakończy. Natomiast bierzcie pod uwagę, że to nie jest żadna nowość i tak naprawdę tego typu wydarzenia już mieliśmy. Bardziej tutaj, jeżeli miałbym w ogóle czegokolwiek się obawiać, to rzeczywiście, że tego typu sprawa może wywołać długofalowe spadki na, na rynku kryptowalut, być może okres wakacji to będzie okres spadków, dlatego to, co musimy sobie z tej lekcji wyciągnąć, to, że ciągle warto mieć stablecoiny i druga ważna lekcja dla mnie, patrząc, co dzieje się w sektorach bankowych, jak wygląda gdzieś tam odcinanie gdzieś tam rynku krypto, od tej pępowiny w postaci wychodzenia właśnie z krypto do fiatów, musimy mieć zdywersyfikowany portfel na tyle żeby część aktywów też mieć we fiatach. Być może to nie jest popularne, co mówię, natomiast tak jak mówię, ja takiej dywersyfikacji się y, nauczyłem i mój portfel jest y, podzielony. Czy nazwałbym to dzisiaj Armagedonem? No myślę, że nie. Oczywiście mamy spadek na Bitcoinie, mamy spadek na y, altcoinach i obserwujemy tak naprawdę, jaki będzie kolejny ruch Binance'a i zwracamy uwagę na to, że cała sprawa dotyczy Binance US i że tak jak mówię, wcześniej pewne rzeczy przerabialiśmy. Bardzo mocno Obserwuje profil CZ, obserwuje profil Binance'a, obserwuje te wszystkie duże profile i zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko się rozegra. Myślę, że możemy też przejść do takiego małego podsumowania tego filmu. A więc, tak jak mówię, ja patrzę na sprawę z dość dużym spokojem. Wiem, że tego typu oskarżenia, rzeczywiście jest ich aż 13, są dość poważne. Możecie sobie je poczytać właśnie na Bim Crypto czy na, na, na innych portalach, wszędzie to praktycznie śmiga. I myślę, że to jest sprawa, która rzeczywiście może zająć y, trochę, y, Czasu, tak, trochę czasu. Natomiast jest to rzeczywiście, yy, są to oskarżenia formułowane przeciwko największemu kryptograczowi, więc trzeba brać to y, pod uwagę. Pamiętajcie, że tego typu wydarzenia często wywołują panikę inwestorów i może to być związane ze spadkami, i dla mnie to będzie okazja y, zakupowa. I też muszę przyznać, że Cała ta sytuacja, przynajmniej w moich prywatnych oczach, umacnia bitcoina i jeżeli naprawdę coś złego by się działo, to częścią swojego portfela będę wychodził właśnie do BTC. Natomiast żadnych na razie ruchów nie robię. Czekam na spadki po to, żeby dokupować moje fundamentalne pozycje. Myślę, że widzicie, że ta cała sytuacja jest dziwna. Z jednej strony gdzieś tam mówiło się o Algorandzie, z drugiej strony teraz Algorand jest wpisany właśnie. Na tą listę seku, jeżeli chodzi o, o to, że są to papiery wartościowe, i ta dyskusja, czy coś jest papierem wartościowym, czy nie w oparciu o to, e, właśnie jak była robiona dystrybucja, jak wyglądał model stakingu, to wszystko moim zdaniem będzie jeszcze długo się ciągnęło. Natomiast nie oszukujmy się też. Giełdy scentralizowane, te największe chcą współpracować z regulatorem, wprowadzają KYC, y, zamykają swoje pomniejsze usługi y, i tak naprawdę tańczą tak, jak regulator zagra, więc ciekaw jestem jak zakończy się ta sprawa, to może być może skończy się jakimś y, gdzieś tam kompromisem czy polubownym y, jakimiś mediacjami polubownym rozwiązaniem. Natomiast tak jak mówię, nie jest to dla mnie wcale dużo większe wydarzenie niż na przykład ostatnio y, to, co mieliśmy, a więc w momencie kiedy USDC biło swojego pega. Natomiast my musimy wyciągać swoje lekcje, dywersyfikujmy się, trzymajmy większość środków u siebie, żeby w momencie kiedy jak przyjdą jakieś rzeczy związane z giełdami, żeby na szybkiego gdzieś tam też nie wypłacać i nie robić ruchów, które nie będą oparte o logikę, o spokój i o przemyślane po prostu gdzieś tam rzeczy. Także słuchajcie tyle, więcej poczytacie sobie na kompariku o tych wszystkich zarzutach. Ja też nie będę każdego wam po kolei tutaj czytał, jak to wygląda tak, jak mówię, te zarzuty są poważne. Bierzemy też tą drugą stronę medalu, jak wygląda według tutaj wielu osób cały biznes Binance'a i tak naprawdę kto nim zarządza. Tak jak wiecie, my wielokrotnie śmialiśmy się na naszych live'ach, że. Na temat Binance Smart Chain i decentralizacji, że CZ tak naprawdę ma wszystko pod kontrolą i wciśnie jeden przycisk. Natomiast dzisiaj to jest potężny biznes, jest to bardzo duży blockchain. Jest to biznes, który inwestuje w różne rzeczy, nie tylko w rynek krypto i sam jestem ciekaw, jak wygląda rzeczywiście i realnie właśnie tutaj podział tego biznesu i ile tutaj rzeczywiście sam CZ ma procentowo udziałów. No ale z tego wykresu wygląda to po prostu nieciekawie, tak. A więc, więc gdzieś tam yy, jesteśmy po środku jako inwestorzy. Myślę, że takie zdrowo rozsądkowe podejście jest najlepsze. Myślę, że ciekawym tematem również do poruszenia w przyszłości jest Nawiązanie, dlaczego te, a nie inne pozycje zostały wpisane na tą listę, jak tak naprawdę powinien wyglądać staking: czy staking to jest pasywka, czy samo to, że ktoś daje taką opcję, czy robi taką formę też dystrybucji tokenów, czy to jest gdzieś tam argument, żeby rzeczywiście tutaj na tej liście się znaleźć. Na dzisiaj to by było na tyle. Krótko i konkretnie, jeżeli chodzi o mnie, bez żadnych decyzji, działamy, nie śpimy, działamy pod airdropy, przed nami dużo. Ode mnie tylko takie dobre słowo na koniec, że wydaje mi się, że ja już to przerabiałem i w momencie kiedy rynek trochę odżywał, łapie trochę wiatru w żagle, przychodzi takie uderzenie. Poprzednie uderzenie w Binance'a również spowodowało spadki. Potem mieliśmy odbicie. Jak będzie teraz, czy to potrwa 2 czy 3 miesiące, czy cztery tego nie wiemy. Natomiast to jest kolejny puzzle do mojej układanki, do mojej strategii, że warto ma tego typu sytuacje mieć stable coin, bo uważam, że rynek krypto i Bitcoin się podniosą. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Zostaw łapę w górę, zostaw komentarz. Hej, ekipa.